Działacze Polickiego PiS-u zakończyli akcję zbierania podpisów pod petycją popierającą budowę ronda przy ulicy Piłsudskiego w Policach. Taka budowa planowana jest w ramach szczecińskiej kolei metropolitalnej, ale w bliżej nieokreślonym czasie. Inicjatorzy chcą, by rozpoczęła się już w przyszłym roku. Okazało się, że poparcie społeczne dla tej inicjatywy jest ogromne w krótkim czasie i przy pomocy zaledwie kilku osób zebraliśmy około 1400 podpisów. Praktycznie 9 na 10 pytanych przez nas o zdanie osób bez wahania podpisywało tę petycję, przyznając, że problem nie tylko istnieje, ale że powinien zostać rozwiązany bezzwłocznie. To droga powiatowa. Na rozwiązanie proponowane przez PiS samorząd nie ma pieniędzy, dlatego inicjatorzy akcji widzą je we współpracy z gminą Police. Złożenie petycji jest jednoznaczne z pytaniem skierowanym do burmistrza Polic, czy taka współpraca ma szansę zaistnieć.